Jeniu, synu, czemu mnie ubijesz? Ja byłem w śpiączce. Przepraszam, nie wiem, myślałem, że coś ci się stało czy coś i... Gdzie wujo? No właśnie nie wiem, no on chyba gdzieś tutaj uciekł. Nie, synek, to nic. To są jakieś bronie? Nie, nic ci nie powiem, synu, to nie dla ciebie. No dobra, no dobra, no w każdym razie ja cię tutaj chciałbym zaprosić na taką, tak powiem, specjalną imprezę. Można jaką tak imprezę, synu? A, zobaczysz Snek. Sam. Tylko najpierw musisz wyjść, a ja mam żelka, mam tutaj żelka. To dawaj, chodź, wyjdziemy tutaj razem. Oj, czekaj. Dobra. No, o nie, to jest crafting. O, teraz. To jest idealnie wszystko, dobra, super, to zobacz, tutaj w środku ja sobie wchodzę rano, chcę zrobić kupę tutaj w toalecie. I patrz, co tu jest, no, możesz zobaczyć. Jezus! O, co tam jest? No nie! Synek! Nie się! O, wujek, cześć! Synek! Tak? Synek, czy ciebie nie powaliło? Ale co się stało? To nie ja! Creepery tu dałeś! Naprawdę creepery? A patrzcie, tu taki fajny kibelek jest! No dobra, za synek, dzięki, no. Nie, słuchajcie, a czekaj, co tutaj robi wujek? Halo? No ej, nie, co to są za... Halo, wujas! No właśnie, nie słuchajcie, wujek, nie wiem, co tu się dzieje. Ale spokojnie. Bo mnie nie ma. Aha! Czekaj, ale to coś ci się stało, czy... Nie. On jest chory, wiesz? Słuchajcie, ja mam kolejną atrakcję tutaj. Jakie, no? Do mnie też nie przyjdziesz, nie? Po starego zajdziesz, a po biednego wujaszka z no, Alzheimerem to już ale nie. Ale ja nie wiedziałem, że ty jesteś. Na pewno, a do swojego pokoju to nie zajrzy. Nie, szwagier, ale mnie denerwujesz, chodź tutaj, porozmawiam nie, dobra, inaczej. Nie, poczekajcie, chodźcie tutaj za mną. Pokażę wam mega, mega fajne tutaj rzeczy, które dla was przygotowałem. Ła! On mnie bije znowu, synek. On mnie bije. Synek, ginę! On mnie zabije. Przestań, bo inaczej porozmawiamy. O, jak, co tu jest? Co? Zobaczcie! Synek, ja mam spokój. Synek, ale ty mnie bawisz. Tak słodko mówisz, że nie mam taką pompę. Dziękuję ci, bardzo mi miło. Tutaj jest start? Nie, start jest niżej. Chodź tutaj, na ale ja nie, mogę sekretny komend. No dobra, poczekajcie to. No Dave musi dać, Dave. Poczekaj, ale co ty chcesz? Co ty chcesz? Mam wagoniki, 3 wagoniki właśnie. To nie wiem, jakbyś miał w plecaku, to byłoby świetnie. Bo wiecie, tutaj jest rolę prosty. No niestety, jak widzicie, co jest za dźwięk? Nie no, przestań. Dobra, macie po wagoniku i mnie nie denerwujcie. Okej, jak to dobra. Się odpala? No i odpala się po prostu przyciskiem. Czekaj, bo nie... Ja! O, przycisk! Szwagier! Kopnij go! Ej! Jeszcze raz przyciskam z początku! Nie! O mnie goni! Zobaczcie, tutaj jest taki roller coaster, a potem jest patrzcie tutaj do lawy, tak? Oni się niczego nie spodziewają i zobaczymy, jak sobie poradzą tutaj. Halo? Dobra, to... Tak, jak my mamy sami to odpalić przecież tutaj? Nie, to ty skapuj, ja mogę odpalić. O, świetnie, dobra, teraz ty, palią. Kurde, no jesteś popalonym debilem. Nie, nie, powinien... A nie! O nie, to o ja! O Jezus! No nie, dobra, bo to jest kolejna niespodzianka. Co to jest? Czy to jest jakieś pole minowe? A nie wiem, najpierw musicie tutaj skorzystać z mojego rollercoastera, tylko ktoś tutaj zabrał tory, oddajcie te tory. Bo najpierw ma synek przetestować, nie będziemy marnować swojego życia. Jak to? Oddaj mi wagonik. No dobrze, oddam ci, czekaj. Oddaj mój wagonik. Przestań, bo zginę! Daj mój wagonik. No zginę! Jest złote jabłko! Daj mi jabłko! Nie, nie jabłko, tylko wagonik. No, mam stare jedno życie! Wagonik! Dobra, ja jedno życie mam! Wagonik! Proszę, jest, mam jedno jest życie! Jest wagonik, proszę! No, halo! Wagonik! Dawaj! Ja! Ja nie widzicie się, dawajcie to! To mnie zabija! To widzisz, synek, kurde! Musicie tutaj rollercoasterem się pobawić, a nie... Ale on mnie... No ja chcę, ale mnie zabija. Chodź tutaj. Nie mogę nawet tepnąć, bo kurde, opa mi zabrał. To tepnijcie
wróci się tam do siebie. Ty tutaj. Tak, no, no on już jest w drodze. Ja nie mogę wszystkich tych rzeczy. O! Dobra, no i weźcie ten wagonik i tutaj proszę bardzo, elegancko no nie. Kurde, dobra, odpalaj to. Dobra, lecimy! Szerokiej drogi. Jak życie jak w małym miasteczku. Dobrze, zobaczmy, czy działa tutaj pułapka. I synek! Synek, odpal mi. Już odpalam. A masz jeszcze jeden wagonik może przypadkiem, żeby też przetestować? O, dziękuję, dobra, ja już odpalam tutaj, lecimy. Ta-ta-ra! Elo! Czekajcie, my też tutaj wejdziemy. Odpal mi! Ej, Dave, tutaj wujek, odpal mi! No, no dobra. Dawaj, patrzcie, jaki świetny roller coaster zrobiłem i zobaczymy, czy się tutaj... Ej, dokąd doprowadzi? No, ale to widać, synu, ty byś to musiał jakoś zakryć. Ale ja nie zrobiłem tego specjalnie. Ty nie chciałeś już drugi raz chciałeś mnie sprankować, synek, naprawdę. Nie, nieprawda, no, to chodzi pod karę na komputer. Nie. Wiesz co? Jak to? Jaka kara? Nie, słuchajcie, ja wiem, że... Ale tak naprawdę to nie byłem ja. Uwierzcie mi, że to jest przypadek. No, ktoś specjalnie chciał tutaj... Co jeszcze nas czeka? Co jeszcze nas czeka? Tutaj jest bezpieczny wyścig. Ja nie mogę. Ej, co to jest za wyścig? No, ale wyścig! O kurde, synek, ale wyścig! No wiem, tu tak naprawdę jest TNT, tylko na szczęście przyszliśmy. Synek, ale wy... Wow. Ale boli. Wow. Formuła ta TNT jeden. Akurat w najważniejszym, że ten tunelu nie ma tego, nie mogę. Nie no, ale to może wyścig TNT, zobaczcie, nawet flaga jest zrobiona. Nie, tylko czekajcie! Nie, bo tutaj... Nie spróbujcie tego rozwalić, bo wiecie, jak będzie TNT, to niedobrze. Nie, przestań, nie, szwagier, przestań! No właśnie, przestań! Gdzie podziadę, nie ma TNT? Ale jest TNT! Przestań! Nie, przestań! Nie, zostaw! Nie! Dlaczego? No bo wybuchnie coś! Przestań skakać po tym! I będzie wielki boom! Pana nic nie wybucha. Nie, no niemożliwe. To nic nie ma, co to za wyścig? No. Diamenty papieroski, co? Wziąłem sobie. To co tam było? Skąd? No, ale to możesz mi dać, to czekaj, to daj mi jednego. Nie, nam, ale, nie synu, zawiodłem się, żeś taki wyścig zapodał, że... Nie, przepraszam. Nie dla rodziny, hańba. Nie, dobra, czekajcie, ale teraz już na pewno mam coś dla was lepszego. Czekajcie, chodźcie za mną, tylko... A no dobra, nie muszę mieć papieroska w sumie. Chodźcie tutaj za mną. Tak, papierosek, no. Kompletnie tutaj bezpiecznie jest. Jeszcze dobra, jedną atrakcję. Oczywiście nie zostawiłem was tutaj na pastce losu. Jest to jeszcze jedna atrakcja. Zobaczcie. Aha, czekajcie. Nie, nie, tutaj jednak nie wyjdźcie, bo tutaj są moje diamenty i papieroski, okej? Okay? Więc tutaj nie. Co? Nie. O, ja nie mogę. No nie, czekajcie. Dobra, ale on ma tak słabe trole, że nie wiem. No nie, jak to? Nie da się na to nawet. Jak się nie da? Przecież to jest... Oj, młody, ty się jeszcze w życiu naprawdę dużo musisz... Nie wiem, synek, nie... W rollercoaster od razu widać, że jest lawa. Wyścig śmierci... Normalny... Który nie ma śmierci. Ja jakiś prezent... Jakiś zrąbany prezent... I to też nic nie dało. Co ty chcesz osiągnąć? Czekajcie, nie, to jest koniec. Ja tutaj naprawdę jestem zły. No słuchajcie, ale to po pierwsze, nie byłem ja... Ja was nie chciałem zabić. Synek, ty chyba lubisz liczbę 10. 10 kreska 10. Ja po prostu uwielbiam tą liczbę. 10 to jest moja ulubiona liczba. 10.00. Czy to 10? Dobra, synek, co jeszcze ma? Nie, ja mam, uwaga, dobra, to jest koniec. Pożyliście mnie. To jest, że tak powiem, ostateczna pułapka. Znaczy się nie pułapka, tylko ostateczny tutaj jakiś taki, wiecie, przygoda. Ostateczna przygoda, dokładnie. Skoczymy, opat, skakujemy tutaj razem i nic nam nie jest. I on teraz ty skoczył i
Nie, to się nie dzieje naprawdę, przecież to było nie wytrzymał! Nie, posikam się przed tym kompem. Nie, jak to? Przecież to zostało nie zaplanowane! Ja lubię się pokrzyżować, moje plany tak się nie robi, no nie! Ja pierdzielę! Nic nie wyszło! Jasny pierol, no! Nie da się, po prostu się nie da, moim widzowie! Synu, ty jesteś takim przegrywem! Jak to? Nie, a jak wyjście, świetny tutaj prank na tobie zrobić! Chyba lubisz 10 na 10! Ja uwielbiam! Nie no! No dobra, moi widzowie! Jak widzicie? Jak stąd wyjść? No nie da, znaczy, no da się, no tutaj jest wyjście! Takie! Jakie? No, ja pierdzielę, no synek, łeb mnie rozbolał. Chyba wodą trzeba wyjść tak naprawdę, to jest chyba najlepsza opcja. Chociaż tu się wychodzi 10 godzin, dobra, nieważne. Dobra, potem. Moi drodzy, bardzo dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcineczka.